serdecznie. Obecnie znajdujemy się na projekcie społecznym Aktywność na TikTok, zorganizowanym przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Bajej Podlaskiej. Znajdujemy się na siłowni Goliath Club, a za moment porozmawiamy z Mateuszem Dziekanem, który jest jednocześnie kulturystą i dietetykiem. Mateusz przed chwilą pokazywał, jak poprawnie wykonywać przysiad. Za moment porozmawiamy z nim, o czym opowiadał na warsztatach z dietetyki. Witaj, Mateuszu. O czym mówiłeś na warsztatach z dietetyki? O wszystkim i o niczym. Co znaczy o wszystkim i o niczym? Rozmawialiśmy na temat trochę diety, zadawali mi też ludzie pytania, z czego się cieszyłem. Jak to wiadomo, dieta to jest temat rzeka, także można opowiadać o nim bardzo dużo szczegółów. Każdy ma inne jakby swoje cele, każdy inne jakby ma poglądy na ten temat. Ja mówiłem, jak ja to odczuwam, jak mi idzie, tak jak uczę się od moich jakby swojego trenera, od moich... Twoich mentorów. Od moich mentorów, tak starałem się przekazać na tych właśnie ludzi, którzy mnie pytali. Powiedz dla naszych widzów, co powinni jeść, żeby schudnąć, a czego kategorycznie nie powinni jeść. Możecie jeść chipsów, pizzy, kebaba czasem. A dlaczego tylko czasem, a nie w ogóle? Czyli jest trochę zdrowy? Nie, żartuję oczywiście. Chodzi też o cheatmeale, czyli wszystko można jeść, ale też nie można wszystkiego jeść w nadmiarze. Jeśli to jest dobrze zdrowo ułożone, dobrze się w tym czujecie, no to możecie jeść wszystko, a jeśli macie jakieś problemy, no to zapraszam do mnie, ja wtedy wam pomogę. Program zawiera lokowanie produktu. Dlaczego zdecydowałaś się na udział w warsztatach? Ponieważ od nowego roku, w sumie od wcześniej, od listopada zaczęłam zdrowy tryb życia, ćwiczenia, dieta i tak dalej, więc chciałam się dowiedzieć więcej, zobaczyć również siłownię tą. A powiedz nam, wzięłaś ten zdrowy tryb życia tylko dlatego, że chciałaś schudnąć, czy była jakaś inna przyczyna? Nie, uważam, że zdrowe żywienie podnosi poziom endorfin w naszym organizmie i oczywiście wydłuża życie. Będziemy rozmawiać z Michałem Ajziukiem, który wraz ze swoimi dwoma kolegami poprowadzi zawody z breakdance'a. Co pokażecie nam? Dzisiaj pokażemy w sumie same podstawy, no bo jednak coś więcej nie jesteśmy w stanie tutaj pokazać. No, a... Czyli wątpicie w zdolności osób, które przyszły? Nie wątpimy ani trochę, ale boimy się o bezpieczeństwo po prostu. Tak, bezpieczeństwo ponad wszystko. Dokładnie. Ogólnie będzie... Trochę wygibasu? Tak, dosłownie. I będzie bardzo aktywnie, bo tak dlatego dzisiaj tu jesteśmy. Aktywność na TikTok, przypominamy. Będzie bardzo, bardzo... Mam nadzieję, że się wszyscy spocą. Będzie mokro. Drodzy Państwo, tutaj mamy małe wyzwanie. Ja na szpilkach. Breakdance challenge. Tak, będę uczyła się tańczyć. Dobra, zaczniemy od podstawy. Podstawa, największa podstawa, jaka może być. Podstawowy krok, zaczynam. Prawa noga, do przodu wracamy. No, niestabilnie. I lewo. Wracamy. Prawa, lewa, prawa. To ma być prawie tak szybko, prawda? Tak, yeah. Jak mi idzie, chłopaki? Prawidłowo, nie? To teraz może coś innego. Dobra, będzie b-boyowa salsa, czyli pak, pa. Tylko tyle. Tak jest, i teraz jeszcze... Bioderka. Tak jest, Piotra Korn. Takich jeszcze występów nie widziałam. Dobra, podstawy już umiem. Państwa zapraszamy do oglądania dalszej naszej relacji. Tym razem
razem rozmawiamy z właścicielem siłowni, Robertem Sierwadowskim. Robert, powiedz nam, czy takie imprezy są potrzebne? Dzień dobry, tak, jak najbardziej takie imprezy są potrzebne. Lepsze jest to niż, nie wiem, siedzenie przed komputerem. Możemy nagłośnić i zapropagować zdrowy tryb życia właśnie w taki sposób. A czy młodzi ludzie chętnie biorą udział w tego typu wydarzeniach? Myślę, że tak, że biorą, chociaż dzisiaj frekwencja nam nie dopisała, jak widać. Zalajkowało się trochę więcej osób, a dużo nie zobaczyliśmy tutaj, ale myślę, że z każdym razem będzie coraz więcej tej młodzieży u nas w klubie na takich imprezach. Koniec! Cięcie!